mieliśmy wziąć ślub. A, na foto ty byłeś stary. Kocham Agnieszkę ponad życie. Pomóżcie mi ją odzyskać. Po tym, co jej zrobiłeś, łobuzie? Zdrajca. Olu, no to na początek zapytam ciebie, jaki był dla ciebie ten 2021 rok? Ciężki. Ciężki pod względem pracy, czy też w ogóle życiowo? Ciężki, no chyba bardziej tak życiowo, bo to był pierwszy rok życia mojego nowonarodzonego dziecka i powrotu do pracy i no i też jakby całe te okoliczności towarzyszące naszemu światu nie sprzyjają często. Cóż, no chyba nie będę wymieniać, co było. No wszyscy dobrze to wiemy. Wszyscy oglądamy albo Make Life Harder, albo wiadomości TVP, zależy kto co. A no, ale jakby wiemy, co się dzieje dookoła i to czasem też trochę siada na głowę. No a jak się czujesz pierwszy raz na takiej dużej premierze? No po nieco dłuższym czasie. Tak, ostatnia to był Kogel Mogel 3, więc, więc rzeczywiście trochę czasu minęło. No cóż, wiesz co, no już kilka lat jestem w tej branży, więc... Dobrze. Pamiętasz, jak wkraczałaś na plan trzeciej części? Pamiętasz też, jak wkraczałaś na plan czwartej części? Czym to się różniło? No przede wszystkim na plan czwartej części wkraczałam będąc w ciąży, więc różniło się to zasadniczo w dniu, kiedy dowiedziałam się, że kręcimy czwórkę. Dowiedziałam się też, że jestem w ciąży, serio, dokładnie w tym samym dniu. Więc wiedziałam, że to będzie ogromne wyzwanie, bo też wiedziałam już... Ledwie świetne wiadomości. Tak, to prawda, więc nie ma co narzekać. Ja nie narzekam, co nie zmienia faktu, że był to duży test mojej wytrzymałości, ponieważ ja w przeciwieństwie do niektórych farciar... ciąża mnie męczy bardzo i nie przechodzę jej lekką nóżką, tylko mam wszystkie te związane z nią przypadłości. Ale więc... można to już było odczuć tak na samym początku, na planie? Na początku tym bardziej, szczerze mówiąc. Więc, więc różne, no więc musiałam jakoś to pogodzić, to było trudne, ale przetrwałam. Film też przetrwał, bo już go widziałam i udało nam się, więc po prostu mam tylko sporo większe biust. Panie Zdzisławie, no to jest wesoło na tej premierze, ale opowiedzmy o tym, jak jest w filmie, bo w filmie mnóstwo miłosnych uniesień. Tak, pan, a pan to widział? No ja właśnie nie widziałem, ale tak mi mówią. No to no może jest o miłosnej, ale ja raczej widziałem tam sporo śmiesznych scen, także przypominających pierwszą część. Także to już mówię o pewnym mechanizmie komizmu, że widz, no nie wiem jak widownia, jaka teraz jest widownia, widz, w mechanizmie komizmu polega to na tym, że widz wie więcej niż bohater, prawda, że na przykład, że nagle ja leżę z Kasią w łóżku, a żona idzie po schodach, już widownia się śmieje, bo wie, co za chwilę będzie, prawda, to jest mechanizm komizmu. W trzeciej części on był trochę zagubiony, tutaj znowu powraca, bo to mistrzem od tego był Roman Załuski i on tę pierwszą i drugą część i tak samo w komedii małżeńskiej, tak, prawda, on wyczuwał to i wiedział, jak to robić. No ale na pewno to, co nas tutaj kręci i nurtuje, to jest ta relacja pana bohatera i bohaterki granej przez Grażynę Błęcką-Kolską. No tak, ale tam jest wiele więcej, większych postaci, bo są dzieci nasze i na kanwie tych dzieci, a poza tym... Widzę, że nie chce pan zbyt wiele powiedzieć. Kolska, no jednak... Jakby trochę mną zawładnęła, ja się oddałem uczuciu, więc zgadzam się na spacery po łąkach, prawda, na wchodzenie do wody, zgadzam się na tańce z nią na tarasie, wie pan. To powiedzmy tutaj o młodszej aspirantce Iwonie Ząb, jaką ona przechodzi przemianę, czy jest cały czas taka sama na służbie? Przemianę przepytają, Iwona jest nieogarnięta. Co to oznacza, że jest nieogarnięta? Dla Iwona jest... Palnie czasami coś głupiego, potem się Iwona zastanowi? Iwona blues reggae, naprawdę. Z Iwoną nie ma żartów, ona jest super fajna babka. Mhm. Ma bardzo dużo luzu i za to ją właśnie lubię, tą postać moją, Iwony Ząb. No ale ty jesteś aktorką, która świetnie się sprawdza w komediach. Tutaj też jest bardzo komediowa obsada, ale było tak, że na planie było wesoło? Wiesz co, jest no takie tak powiedzenie, mówi, no fajnie na planie, dupa na ekranie. Nie, było ciężko, no tak jak na każdym planie, to jest bardzo duży plan, to bez żartów przy takiej produkcji pracuje wiele osób, więc dla nas to było jakieś tam wyzwanie, ale też fajna praca po prostu. Jak pani połączyła te wszystkie historie, no i jak z tego powstała czwarta część?
Czwarta część jest trochę zwariowana. Głównym wątkiem jest wątek młodych, czyli Marcina i Agnieszki, ale perypetie, które się rozgrywają, mają swój finał w słynnej już z trzeciej części rezydencji Marlenki i Piotrusia, gdzie spotykają się właściwie wszyscy bohaterowie i odbywa się tak wielki finał, komedia pomyłek, a później happy end, tak mogę powiedzieć. A jak pani reaguje na te negatywne opinie na temat trzeciej części? Uważam, że one w jakimś to części były słuszne. Ja nie byłam z trzeciej części nadzwyczajnie zadowolona. Natomiast trudno jest oczywiście to mówić w momencie premiery i zniechęcać widzów. Natomiast z kolei bardzo mnie cieszą po pierwszych pokazach przedpremierowych dobre opinie na temat części czwartej. Przyznam, że miałam w nowy rok taką chwilę satysfakcji, kiedy nieznana mi osoba na Messengerze napisała do mnie, że bardzo dziękuję i gratuluję czwartej części. Ten pan był na pokazie przedpremierowym Sylwestra i powiem tak, że następnego dnia poszedł drugi raz. Nawet tak. Tak. No to jest chyba świetna recenzja. No ale czym może zachęcić ta czwarta część widzów, którzy zniechęcili się chociażby tą trzecią? Jest bardziej podobna w stylu do pierwszych dwóch zdecydowanie. A to ci widzowie, którzy byli zniechęceni właśnie dlatego, że trochę ta trójka w stylu odbiegała im za bardzo od części dwóch pierwszych. No, ale piąta część już nie nastąpi. No jakoś nie czuję w sobie woli do napisania piątej części, przynajmniej na pewno dzisiaj tego nikomu nie obiecam.